Hej, witam w kolejnym odcinku z Medieval Kingdoms. Zdecydowałem się, że oczywiście poprowadzimy tą bitewkę ręcznie. Raczej byśmy i tak tego nie wygrali na automacie, więc. Podprowadzamy armię. No i, no i zaczynamy szturm. Pora poprowadzić, na po pora poprowadzić nasze wojska. Okej, okay, przeciwnik ma dosyć sporo łuczyników. No, 7 oddziałów, 2 oddziały kuszników. No, ja mam nadzieję, że ci. Późna era? No, tego się kurczę nie spodziewałem, że to mają dwa oddziały. O, to chyba. No i trzeba, bo ja tak nie mam. O, no to, to takie łatwe nie będzie, tak sobie myślałem. Te oddziały mogą być dosyć twarde. No, zaczymy. Zwłaszcza, że już wielokrotnie e, grałem. E, jak sobie kiedyś grałem w Flandrię, już dawno, dawno temu, to atakowałem to miasto. No i powiem wszystkim, że Flandryczycy są w stanie. Francuzi są w stanie się obronić. To miasto jest dosyć silnie ufortyfikowane. No, okej, okay, zaczynamy. Zaczynamy naszą przygodę i ja mam nadzieję, że uda się nam wygrać. <grych> no, w ogóle zdecydowałem się, że pierw nagram co najmniej duży zapas tej kampanii, żeby nie było tak, jak przy ostatniej, że tam po dwóch tygodniach w miarę fajnej systematyczności zacznie się tak, że o tam kilka dni nie ma odcinka, tam tydzień nie ma, i tak po czasie. No bo jednak tutaj no, zapominałem, znaczy nie zapominałem, no nie, nie miałem też czasu wcześniej nagrać, bo nie robiłem sobie zapasu, no i tak wyszło. No, ale teraz już postaram się to zrobić troszkę bardziej profesjonalnie. Widziałem w ogóle sporo osób, sporo odzyw w komentarzach, tak dalej. Kilka osób też pytało, kiedy zagram. Kiedy nagram, zaczynam nagrywać z powrotem. No i stało się to wraz z, tak naprawdę, końcem stycznia. Mamy dzisiaj 30 stycznia, czwartek, godzina 12:12. Dokładnie .12. tak samo jak data początkowa. Oj, też mógł ktoś zauważyć przy okazji, że dopiero co zaczęliśmy, a już minęło 5 lat, wraz z tam. No, już wprowadzili mechanikę już prowadzili mechanikę tego, że jest co ture, że jest co rok, no, że jest naturę jeden rok, ponieważ już niedługo mają być wprowadzone właśnie te jednostki już domyślnie nie, przez, nie przy użyciu żadnego moda te drugie, trzecie tirowe przy po prostu przekraczaniu kolejnych wieków. No i żeby nie, nie czekać aż tyle na to, no to będzie, no to rok trwa już, to tura trwa już rok. Jest to w porządku rzecz. Ok, warunki pogodowe deszcz, nie, to na pewno nie. Ja bym chciał. Nie. <grym> ja bym chciał tutaj. Kurczę, mógł. O, to na pewno nie. No da. O, brak opadów, No i to mi się kurczę podoba. Ok, ciebie, mistrzu, wyciszymy. No i co? Miasto jest fajne. Ciekawe mi też, kiedy miasta zostaną poddane riurkowi, czyli zmianie. Na średniowieczne, a i w ogóle także mam moda na większą, że tak powiem przestrzeń rozmieszczania jednostek, mianowicie no mapa jest po prostu podzielona na dwie połowy, a nie tak jak było wcześniej, że gdy tam było to wszystko przedzielone, to i tak nie mogliśmy tych rogów mapy tam się ustawiać, musieliśmy to robić dopiero ręcznie, więc teraz mamy troszkę większe możliwości. No i co, jak to wygląda, jak ci łucznicy na nasi wyglądają tak w ogóle? Faktycznie mają długie łuki? Mają, kurczę, to zasięg też będą mieli konkretny. Na ten moment 150. A jakimi tam ulepszymy dalekosiężny strzał? A to ile to będzie? Ło, tutaj już. No to, no to będą mieli zasięg na pewno. No i teraz pytanie: którą stronę forsujemy? Ha, może tak z kilku stron, by ich tam powysyłać. Ale zdecydowanie te dwa oddziały damy. Y, tutaj odeślemy i weźmiemy troszkę cięższe jednostki, żeby przetrwali ewentualny ostrzał. No i co? Naszym celem będą chyba te takie, z dwóch stron atakujemy te dwa tutaj puste obszary murów. Ok, no to ustawiamy jak najbliżej. Albo może wcześniej, troszkę ich wstrzymam. I może, może, może poczekamy aż za pomocą łuc łuczników troszkę ich tam wystrzelamy. Okej, okay, chciałbym w ten sposób tutaj ustawić. Będziemy poza zasięg zasięgiem jeżyczek, tak dokładnie. No, i ten drugi oddział troszkę bardziej na prawo. Ok, super. Tutaj sobie tak rozstawimy, na wszelki wypadek. No i co, jazdę na razie myślę, że odeślemy do tyłu. Żeby sobie tam ewentualnie asekurowała nasze jednostki, jak one w ogóle wyglądają. Ok, tutaj mamy tą jazdę do walki w zwarciu. No, fajnie, fajnie. Fajnie mają te szaty. Kolorowe. O ten kolega to nie wiem, czy ma tutaj francuskie tutaj znak z ich flagi. Okej, okay, a jak w ogóle wyglądają te bile. Chciałbym zobaczyć. Okej, okay, w ten sposób fajnie. Kurczę, fajne. No, ma to naprawdę klimat. Okej. Okay. No to ich na razie także tutaj wstrzymamy gdzieś na środku. Ich pozostawimy, żeby sobie czekali na spokojnie. Za nimi włóczników, no i przed nich postawimy sobie naszych tutaj strzelców. Pytanie, czy stąd będą mieli zasięg na murę ewentualnie, jak to wygląda? Oj, nie, na pewno nie. Jeszcze troszkę ich podeślemy. Ok, no i stąd są już w stanie, są już praktycznie w stanie ostrzelać tej mury w tą stronę, ale ich troszkę może rzadziej. Tutaj ustawię w ten sposób. No i dowódca, gdzieś się sobie stoi tutaj. Jak wygląda nasz tutaj dowódca. Ciekawie mnie to w ogóle te jednostki tej e, późnej ery trzeciotierowe. No są dosyć, będą bardzo mocne. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. No i co, rozpoczynamy bitwę. Aha, to jeszcze idzie wsparcie. A, to fajosko. Okej, okay, co my tu mamy? To są te jednostki, nie, to są, o! Są te jednostki trzeci, trzeciego tieru. Pokażcie jak to wygląda. O, oh, Zbroje płytowe. No. To nie będzie łatwo się przez to przebić. Kurcze blade. No, fajnie, fa, fajnie wyglądają. Ja bym chciał wystrzelać jak najwięcej łuczników, ale niestety nie mam ich e, pokazanych jeszcze. Uhuhu, uh, Tutaj mamy jakąś tam artylerię, ale ona z tego sobie nie może strzelać e, w tamtą stronę. Nie może się e, obracać jej. No tam. No, nie ogólnie. Okej. Okay. Tu mamy kolejność. Troszkę w lepszym świetle, sobie jak zobaczymy. No, to już są elitarne jednostki. Jakbyśmy chcieli spróbować ich tam wystrzelać, Tak to wygląda. No, muzyczka to jest naprawdę mistrzostwo świata. Czyli nie chciałbym wejść, może się troszkę wstrzymajmy. Ja bym chciał. gdzieś tak się może ustawić, żeby nie wejść koniecznie ten zasięg tych wieżyczek. No i co? Idzie nasze wsparcie. Wsparcie jak najszybciej kierujemy. Tutaj. Oni są ostrzejani. Czyżby czyżby łucznicy wroganie to wieżyczki jeszcze byliśmy przez chwilę w zasięgu. Okej, okay, nieistotne. Na wraśnie troszkę podsunę może na wypadek A Gdzieś może. No, gdzieś gdzieś tutaj. Tymi jednostkami także się podsunę w to miejsce. No i za nimi także do pomocy przy szarżowaniu, wyślemy oddziały. Ok, jak to wygląda? Ja bym chciał rozpocząć ostrzał na ten oddział. Przyjrzyjmy się, czy w ogóle te nasze dalekosiężne strzały będą cokolwiek robiły ich tym pancerzom płytowym. Też patrząc na to, jakie mają tarcze wielkie. No. <grym> Chyba nic z tego. <laughs> ja ci dowódcy to jest. Kurczę. Niech to w ogóle nie rusza. To, to, to totalnie nie rusza. No nikt tutaj nie umarł. Nie, to jest zaprzestam tego, bo to jest strata amunicji. Ja zdecydowanie wolałbym. Zdecydowanie wolałbym e, tutaj przesłać. Wykorzystać te strzały na ich łuczników. Okej. Okay, myślę, że zaczynamy. Zaczynamy oblężenie, tak naprawdę. Okej, tutaj was podeślemy te oddziały włóczników troszkę może bliżej, żeby ewentualnie asekurowały. No i co? Włóczników gdzieś tutaj, drugi oddział gdzieś jeszcze bliżej. Tą tutaj piechotę drzewcową także troszkę podsuniemy. Okej, okay, no i co? Oni w ogóle tu nie mają koszy tych łuczników, nie? nie? wiadomo dlaczego tak jest. Ale okej, okay, mają... O, tutaj się łucznicy pokazali, fajnie. Co, co? A to, to tutaj chyba być nie powinno. Okej, okay, no oni co chwilę nam się chowają. To ich oddział łuczników. No szkoda. No, są to jednostki nienależące do lekkich, zobaczymy jak to pójdzie. O, też mają tier trzeci. O, skoro są lekcy, to wolałbym ich jak najszybciej tutaj pokonać. Raczej nie będą długo stawiali oporu. Ok, podsuwamy nasze jednostki, które będą szły w kolejnych turach. ...do oblężenia. Może troszkę bliżej was tam podsunę. Gdzieś tutaj na przykład, co na to. ok ok super. Widzimy łuczników, widzimy łuczników, więc od razu... ...zlikwidować. Może od razu wszystkimi oddziałami. Bo łucznicy są tak naprawdę... ...mogą nam najbardziej zagrozić w tym momencie. No, ja chyba jednak ich tutaj troszkę podzielę. Panowie, strzelajcie gdzieś w tych, w tych. No i co, wydalej, tutaj nie? Ej, powoli się podsuwamy. Powolutku się podsuwamy. Ja sobie tutaj pozwolę zrobić na chwilkę pauzę, żeby to lepiej ogarnąć. Okej, okej, okay, okay. jak to w ogóle wygląda? Ile mam strat na ten moment? No tam, 7 ludzi straciliśmy. Oni w wyniku strzału już tam prawie 15. Jest najgorzej. No i co, jak to wygląda? Okej, okay. łuczników jak najbliżej bym chciał tutaj podsunąć. No i co? Te dwa oddziały, które będą nas, nas wspierały do oblężenia. Może byśmy sforsowali murek? Chociaż w sumie nie jest to pomysł. Tak, forsujemy bramę. Sforsujmy bramę. No i po jednym oddziale tutaj wsparcia podeślemy. Sobie tutaj stójcie i asekurujcie ewentualnie. No, a ta piechota drzewcowa, nie wiem, może... Może też tutaj niech pomogą. Dobra, jazda, jazdy mamy dosyć sporo, ja bym sobie chciał to jazdę jakoś fajnie tutaj posegregować. Gdzieś w tym miejscu. Okej, okay, jak to wygląda? Uchu uh, no, jest tutaj niezły zamęt. Mam nadzieję, że nasi... Tak, tak jak to miało w jednej bitwie, nie pamiętam dokładnie, gdzie była ta bitwa. Gdzie Anglicy pokonali Francuzów, bodajże w Wojnie Stuletniej wykorzystując przewagę dzięki ich długim łukom, ponieważ Francuzi dysponowali tylko kuszami. No ale tutaj także mają łuki. Nie są to na szczęście długie łuki, no tutaj mają jakiś tam oddział łuczników z łukami refleksyjnymi, czyli już coś lepszego, coś z wyższej półki. Okej, okay, wy się przemieszczacie. No i co? Sztur, tutaj widzę mury nie są porwiane, fajnie. no i do ataku, nie? No, ten ostrzał tutaj w ten sam środeczek może nam tak naprawdę wygrać bitwę. Okej, okay, atakujemy od dwóch stron. W sumie moglibyśmy także jeden oddział może włóczników przesłać, żeby forsowali mury. No, mury, żeby bramę tutaj sforsowali. Ok, was tutaj na tych? No tutaj ci raczej nie mają szans na tą piechotę trzeciotierową. Może jakieś wsparcie im przyślę. Ok, jak tam nasi łucznicy? Część, proszę, strzelajcie w tych. A pozostali, może niech się skupią na tym oddziale. Zobaczmy, jak to pójdzie. Podsunęłem troszkę naszą piechotę. Tutaj awaryjną. Ok, tutaj wygrywamy. Fajnie na murach, cudownie. Z muru zeszliśmy, O, bo to są takie niskie mury. No to fajnie, zeszliśmy z nich jak najszybciej. A tutaj wygrywamy. Aha, tu może ich dobiję tym oddziałem, a ten prześlę na te, na te lepsze jednostki. No a tu widzę, Anglicy mają naprawdę konkretną armię. Jak jeszcze sforsuję ich z drugiej bramy w tym miejscu. Uhuhu. O, i co, wy nie macie tutaj tarcz, nie? No, no to zdecydowanie odeślę te dwa oddziały. Oj, wy tu idziecie piecho, tam panowie. Ale biegiem, biegiem. A ja się tutaj odsunę za te zasięgi. Lichniejsze. No i co? Do ataku. No, jesteśmy więc Może tam coś przyślę? Okay, no i w sumie przydałby się. Gdzie są te oddziały wsparcia uczinków? To może. Te dwa oddziały wyślę gdzieś na tych, niech sobie tutaj postrzelają. Są także jednostki trzeciego Tieru. Przeblasko, skąd mają te jednostki? To jest ciekawe. Jest to naprawdę ciekawa rzecz i niezbyt korzystna dla nas. Ta jazda tutaj wleciała i na tą jazdę myślę, że przyślemy piechotę drzewcową w ilości maksymalnej. Okej, okay, wy tutaj w, w tak już? Nie, jeszcze nie. Nie, to jest za długie, nie, nie ma sensu się w to bawić. To widzę, że się przedarliśmy, ale na morale diametralnie spadają. Tutaj w ogóle jadą dzieło spankowo po tej ataku, szarży. Niezbyt dobrze dla nas. Ok, raz tutaj podeślimy na tą jazdę. Wszyscy niech idą. No coś nam tutaj się ścięło. Nie chciałbym zajrzeć jakieś wpadki, żeby tam coś skraszowało. Pokażcie mi tych jednost te jednostki trzeciotierowe. Ja, yeah. no to już jest... To już są ciężcy łucznicy. Nie ma co ukrywać. To już... To już nie jest w tym momencie walka z byle kim. Ok, nie walczą? Nie, to je łucznicy widzę nas atakują. Jednak by się przydało tą bramę sforsować. Żebyśmy chociaż troszkę... Mm, tych łuczników mieli w jakiś sposób. Jakąś metodę. No ale nie wiem, czy jest to w jakikolwiek sposób możliwe. Póki co. Ok, wy. Tutaj piechota drzewcowa. Myślę, że możemy postawić ścianę pik. No i w tej formacji atakujemy tą jazdę od pleców. Ok, naszych łuczników może ustawię w jakiejś tam w miarę jednej linii. Nie, to widzę. Chyba nie będzie problemu. Ok, jak to wygląda? Tutaj ta brama jest forsowana w miarę szybko. No i co? Ja bym chyba chciał dokonać egzekucji. Może troszkę podzielę. Wy tutaj strzelajcie, a wy tutaj. Te trzy oddziały tu, te trzy tutaj. Ok, jest w porządku. A panowie, biegiem, biegiem, biegiem. Nie mamy tutaj czasu się bawić z wami. Ok. No i powoli przyjmujemy inicjatywę. Może podjedziemy troszkę naszą jazdą, żeby zrobić, żeby troszkę polepszyć morale oblegających. No wy co panowie? Nie przestawić walczyć. Aby w sumie was może wyślę na tych. Żeby was tam od pleców nie strzelali. No i atak. ja tak. Ja tak o tę jazdę. Macie bronie, z których jazdę bez problemu pokonacie. Ok, tutaj za chwilę przejmiemy bramę. Już. Wygląda to fajnie. Jak to wygląda, jeśli chodzi o straty? Straciliśmy 700 jednostek podczas grzy prawie 1000, to 900 tak naprawdę. No i on traci o wiele szybciej, więc raczej bitwa już tak naprawdę jest przesądzona na naszą korzyść. Okej, okay, podbijamy sobie te jednostki. Oczywiście, bez litości. No mercy. <grych> Okej, okay, mamy przewagę. Zaraz. Stracą morale. Jakby się tutaj nudzicie panowie, no to może ja wam tutaj jakieś drobne wsparcie prześlę. Ktoś tam ucieka, to ich tam dobijemy, bo to aż 20 jednostek. Może już tych łuczników. Kurczę, a bo wszyscy wiecie co, strzelajcie tutaj w tych, pod... a nie, oni już walczą w zwarciu, to już nie strzelamy bez rozkazu. Okej, okay, do ataku. Już bierzemy ich w dwa ognie. No i powoli kończymy nasze oblężenie. Myślę, że możemy wykonać rozkaz, żeby już podobijali. O, nie mogę tutaj, nie mogę najechać. Ok, wy na tych panowie, na tych. No i to już końcóweczka. Okej, okay, bramy zdobyte. Tutaj bierzemy ich od dwóch stron. Ten oddział może wyślimy na tych łuczników. Są to trzeciego tierowi łucznicy, więc nie wiem, czy nawet tak naprawdę wygramy to. Okej, okay, shield wall. Ściana tarczy, niczym wikinga. Na plaży. <ścia> Okej, okay, dawaj, 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 dawaj. No i takiej formacji idziemy, panowie. No. No, nie wiem, co to jest za... Panowie! Szydłol, co wy? Czy uciekać, co oni spankowali? Ja cię kręcę, a gdzie ich dowódca jest? Okej, okay, dobra biegiem do nich. No i co dobijamy? Zresztą może sobie przyspieszę, żeby nie tracić czasu. No i co myślę, że, że tutaj w fajny sposób Dokonamy egzekucję na ich dowódcy. Wyślemy naszych łuczników i dokonamy morde morderczej. Mm, no. No, jest, co, wy panowie, dobra. Wy tych dobicie. To są trzecie tirowi. O, no to także, panowie, do walki w zwarciu. A was my, żebyście dokonali egzekucji na tutaj królu Francji. Skoro? O proszę, Filip. Filipie, witam. O, te lagi podczas bitwy to jest masakra. No Jednak optymalizacja na tyli to nie jest najlepsze, co powstało w dziedzinie gier. <grych> ok, no i co, przechodzimy dalej. A może byśmy tak tego typu jednostkę tutaj zatkowali? Tu mamy barykadę. Skoro mam brykadę, to wypadałoby ją zniszczyć. Okej, okay, tutaj nie ma żadnej brykady, więc może zajmiemy pozycję blokując wyjście z miasta. Oczywiście chcemy, żebyście szli w formacji. Wszyscy biegiem, biegiem. No i wy tak naprawdę możecie dokonać ostrzału już z drugiej strony. Praktycznie jesteście w zasięgu. Zobaczmy, co się tam zginie w ogóle. O, no, trafiamy, trafiamy. Martwią mnie ci ich kusznicy, nieszczęśni. Strasznie mało miejsca. Okej, okay, no i a może poświęcimy ten oddział. Jednak to jest jazda. jakby to zwolnię? Zobaczmy, czy zdążę opuścić. No dawać, 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 panowie. Ja. Yeah. Panowie, formacja, halo. <grymne> Okej, okay, no w miarę znożyli. Uuu! a co to, to zaostrzał? <grymne> Sami siebie ostrzeli. Ten on nagrę strzela? Tak, strzela. A, ale już się poddaje. Ale dowódca lada moment pada. Możemy sobie przewinąć. Ja bym go chciał zabić. Ja Będę go chciał tutaj zabić. A was może posłać na ten oddział. Poborowych albaletów, A Arbalet, czyli oczywiście pawęż, kuśniczy przede wszystkim. No panowie, tutaj macie rozkaz zlikwidować napastnika. O, co, król jeszcze żyje? Chyba to ten z przodu. coś może już nie żyje, tylko po prostu jak już się poddali, to już nam nie pokazuje się komunikat wiesz, król raczej nie powinien mieć hamu zamknię zamkniętego. No, nie wiadomo, no chyba uciekną, chyba uciekną, niestety. Dobra, nie ma co ich ucieka. Kończymy bitewkę. No, trwało to troszkę długo, dosyć. Straty dosyć małe ponieśliśmy. No ci nasi szermierze. odnieśli fajny sukces. No i ta jazda, tak naprawdę, zadał nam największe straty, no wjechali w oddział szturmujący mury. No ale dobrze, zdobyliśmy pierwsze miasto w bitwie. Nie, nie lubię naprawdę grać w bitew bez jakiegokolwiek sprzętu oblężniczego. Wolę zdecydowanie się nacieszyć, jak tam trwa ostrzał. Łucznicy ciągle szyją do wroga. No i dopiero. Atakujemy w momencie, gdy już przeciwnik jest nieco bardziej pokruszony. I już to, ten atak już wygląda zupełnie inaczej. No, ale tutaj, aż, aż ku mojemu zdziwieniu, wyszło naprawdę łatwo. A jak atakowałem Flandry mając przewagę, no to nie wiem czemu, zwykle, zwykle przekrywałem. Ale okej, okay, misja wykonana. Zyskamy lojalność. Może to troszkę tymczasowo spowolni wybuch rewolty baronów angielskich. No bo jednak kartę swobód, myślę, że na pewno podpisywać nie będę. Swoją drogą, chyba powinna już ona wystąpić w tym, w tym momencie. Komunikat o tym. No, myślę, że uderzymy w głąb Francji. Może zostawimy im za dwa miasta i zawrzemy jakiś pokój, żeby nie kierować się jakąś super ekspansją, ponieważ chcemy troszkę porozwijać państwo, pokres troszkę bardziej taktycznie, aniżeli Fokusować się na podbojach ciągłych. O no, nie jest to zbyt ciekawe, później ciągle jakieś bunty. Trzeba ogarniać wiele tury trwają dużo, no bo jednak nie jest nic posegregowane. No. Okej, okay, mamy. Mamy już widok na mapie kampanii. No i co, miasto zdobywamy. No i okupacja. Okupacja. Napadka na frakcję. Republika Wenecka. Fajnie. No i co, misja się powiodła. Fajnie. Mamy lojalność. Region morski zabezpieczony. No tutaj. muszę mi się to pozmieniać. Ponieważ. A zresztą mniejsze z tym. Okej. Okay. tutaj się wzmocniamy. Raczej nas tutaj nie zatakują. Przypuszczam, że będą się kierowali. Zdecydowanie bardziej na w centralną Francję obronić włości, niż jeżeli atakować. Nie, nie będę raczej wysyłał e, armii, chociaż może pod koniec, zobaczymy, no, ale na pewno nie podczas wojny, bo będziemy mieli e, minusy do walki z katolikami. Ok, dowódcy awansowali. Fajnie, fajnie, cieszę się bardzo. Nie co, jak najszybciej wypadałoby mieć te balisty. A tutaj, tak naprawdę, moglibyśmy budować może przemysł? Co, możemy rozwinąć tutaj przemysł? Troszkę się rozwinie nasze miasto. Fajna jest ta populacja, naprawdę, nadaje to klimatu, że jednak tego w Total Warach zawsze mi brakowało że nie ma tej populacji, że to się tak nie rozwija. Wiecie, że mieszczanie, współplemieńcy, chłopi i tak dalej. Teraz naprawdę ma to znaczenie odnośnie werbunku, no i naszej sytuacji gospodarczej w naszym kraju. Okej, okay, umożliwiliśmy sobie handel z, Fla z Flandrią. Fajnie, Flandrię raczej podbijać nie będziemy. Lotaringia, myślę, że nas nie interesuje. Co najwyżej, jeśli miałbym jakieś tam plany podbojów w Europie bardziej północnej, no to może chciałbym uczynić z Morza Bałtyckiego Mare Nostrum, czyli Złociny Nasze Morze. <grych> no zobaczymy, może tutaj podbijemy Duńczyków, może Polaków. Okej, okay, Wenecja. Z Wenecją handel, jak zawsze, mile widziany. O, no, już tych handlów mamy dużo. Pieniędzy mamy bardzo dużo. No, przychody teraz mamy 5500 na turę. Czyli, tak naprawdę, jak, jak będziemy mogli utrzymywać te jednostki drugiego tieru i później także trzeciego, bo one będą na pewno bardzo drogie. Okej, okay, no i co, chyba tutaj. O, właśnie, tutaj mamy także inne te budynki. Mamy na szczęście naszego typu budynki, więc możemy tutaj coś powerbować. Widzę, że możemy kapłana zwerbować, no ale niestety nie mamy na ten moment dostępnych funduszy na to. No ale są tutaj, możemy coś tutaj werbować w innego w przyszłości. Okej, okay, tobą się osadzimy. No ład publiczny jest w miarę stabilny, na pewno nam bunt nie zagraża w następnych turach. Okej, okay, jak to wygląda? To jest OK, coś tam jeszcze wyskoczyło. Pomocnicy. O, pomocnicy, co my tutaj mamy? Czas budowy. Uuu, zarządzana prowincja. O, to jest bardzo fajna rzecz. Kurczę, wiorku, Ja bym tego nie chciał w Wiorku. Ale nie aż się tego zamienić. A później to może zmienię. No a teraz co, kończymy sobie turę. O, jeszcze raz damy umiejętności gubernator. Gubernator. Kolejny gubernator, podatki zwiększamy. No, grając z taką frakcją jak, An jak Anglia, raczej nie będziemy mieli problemów finansowych. Co najwyżej właśnie mogą wystąpić problemy pokroju wojny domowej. Okej, okay, Burgundia chce pokój, są defensywni. Hmm, tak naprawdę myślę, że możemy zakończyć za tę wojnę dyplomatycznie, tylko troszkę wyższą. Za pomocą wyższej zapłaty, no może nie aż tyle, ale 1800 no i myślę, że się dogadamy. No okej, okay, 1500 jest w porządku, spora suma. Zobaczymy, co Flandrian zaproponuje. No, takują ajobidów, czyli że Niemcy dołączają do Kurcjaty. Fajne, fajne, fajne jest to, że ta mechanika tej, mam nadzieję w ogóle, że już troszkę, że tak powiem, mechanika wypraw krzyżowych... Troszkę inaczej funkcjonuje, i te frakcje, które biorą udział, nie są na tyle bierne, że po prostu dołączę mi tyle. Ale fajna rzecz, która mi się podoba, że tak naprawdę nie dołączają wszystkie frakcje od razu chyba po jednej turze, tylko co jakiś czas. Co no, turę dołączy kolejna. Ma to sens, a nie tak, że wszystko jest uzasadnione, uzasadnione skryptem, że po prostu aktywuje się mechanika, no i już wszyscy od razu. Niezależnie od tego, jak to. Czy dana frakcja ma ochotę na taką wojnę. Ciekawi mnie bardzo, czy o kurczę się pokażą. Bardzo byłoby to klimatyczne, bo jest to moja. Tak naprawdę ulubione, jeśli chodzi z dziedziny historycznej, moje ulubione państwo. Historia Osmanów jest naprawdę ciekawa. Zobaczymy jeszcze, to będzie imperium, będzie to sultanat. Tak, na, tak naprawdę Bejlik, ponieważ Bejlik, czyli odpowiednik takiego księstwa, w którym rządzi Bej, na początku miał miejsce. W państwie Osmanów, dopiero później tam chyba za Orhan II syn Osmana, Orhan I syn Osmana zaczął się tam tytułować Osmanem, ale jeszcze nie oficjalnie, dopiero za jego syna Murada I już oficjalnie był tytuł sułtański. Ok, Węgrzy. No okej, okay, fajnie. No i pytanie, ja bym jakąś tam armię kom dołączył, może. Nie, nie mogę, muszę mi ta armia być chyba jakoś Troszkę mieć jednostek, żeby ją wysłać. Krucjaty. Co ja teraz nie mogę dołączyć? Jak już mam z nimi wojnę? A i ubidzino No, chyba już nie mogę. Niestety. jak to w ogóle jest w misjach? No, nic takiego nie ma. okej okay. Rowen. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy. Co ja poniszczę na razie te pastwiska i zastąpię to dokami rybackimi. A tutaj chciałbym higienę. No, i zwerbujemy sobie. Co jest? Czy ja to poważnie zniszczyłem? No dobra, mniejsza z tym. Ok, no i właśnie ta mechanika tych prowincji tak naprawdę nie seguruje nam i nie zmusza nas do tego, żebyśmy zajęli kolejne miasta i możemy sobie swobodnie zajęciu tego miasta, się umocnić. Nie musimy toczyć, nie, nie musimy dążyć do Blitzkriegu, możemy na spokojnie się rozwinąć, więc to jest naprawdę fajne. Okej, okay, troszkę jazdy sobie weźmiemy. W sumie teraz, tak naprawdę, trzeba ostrożnie się tą jazdą posługiwać, ponieważ nie jest po prostu zwykła jednostka i tyle sobie później usunę, będę chciał. Teraz to jednak tracimy na tym populację z danej dziedziny, co nam może mieć negatywne skutki na gospodarkę, więc trzeba mądrze, trzeba się tym mądrze zająć. Okej, okay, tutaj. Co z tą naszą higieną? No, myślę, że ten garnizon możemy się go pozbyć, bo już tam mamy armię, więc będzie. ...w miarę safety, bezpiecznie. Okej, okay, wyślę jakiś tam zwiat na południe. Zobaczymy, czy pod Paryżem są jakieś... mobilizacja trwa. Jeszcze troszkę. No jest król. Nie, tutaj był król. Tam coś chyba nieprawidłowa jednostka była. Można to nazwać błędem, tak naprawdę. No i podsuniemy się pod miasto i sobie tutaj postoimy. Francuzi, Francuzi. No nie chciałbym... ...jakoś najszybciej wyeliminować Francję. Mogliśmy tak naprawdę zdobyć Paryż, no i zostawić mi te tutaj Orlan i Leon. No zobaczmy, zaczynamy. Póki co, chyba już nie możemy na nic wydać pieniędzy, już mamy tak naprawdę maksimum. No to może na szybko jeszcze jakiś tam urząd. Ok, jesteś wodzem. To no w miarę się ta lojalność poprawiła, na szczęście. Nie wygląda to tragicznie. No tylko ty jeszcze nieszczęśniku. A no co, jakbym tak wydał na ciebie jakiś wyrok? Nie, chyba nie mogę, niestety. Chyba nie mogę. A ja widzę też nowe grafiki 2D odnośnie angielskich tutaj postaci. Okej, okay, fajnie. No to co? Myślę, że zakończymy sobie tym samym odcinek. No i zapraszam do następnego. Hej, papa! Pa.